Pod koniec listopada ogłosiłem przerwę od nowych zleceń, która trwała blisko 2 miesiące. Ten film to podsumowanie tego okresu oraz moje wnioski z tego eksperymentu. Po kilkunastu latach działalności w branży internetowej byłem wręcz bombardowany zapytaniami o współpracę. Ktoś by pomyślał, że okej, to jest dobry moment na to, żeby na przykład powiększyć swoją firmę i działać tak, żeby te zapytania obsługiwać. Jednak póki co nie chcę tego robić, nie chcę zajmować się zatrudnianiem, szkoleniem, delegowaniem zadań itd. Zdecydowanie lepiej czuję się jako freelancer, solo przedsiębiorca, mały wykonawca czy też twórca treści niż zarządca dużej firmy. Pod koniec poprzedniego roku byłem już tak zmęczony ilością prowadzonych wycen, rozmów, ustaleń itd., że postanowiłem po prostu zamknąć firmę na nowych klientów i zaplanowałem, że przerwa ta będzie trwać około 2 miesiące. W ramach eksperymentu umieściłem na swojej stronie internetowej czerwony pasek z informacją, że nie przyjmuję nowych zleceń. Dodałem wyróżniony post na Facebooku, wspomniałem o tym w filmie urodzinowym. I jaki był tego efekt? Efekt był taki, że po pierwszych niecałych 4 tygodniach miałem na swojej skrzynce mailowej prawie 60 nowych zapytań. Ciekawe, ile by tego było, gdybym nie ogłosił tej przerwy. Czy więcej, czy może mniej? Odpisałem każdemu uprzejmie, że niestety aktualnie nie przyjmuję nowych zleceń. Część z tych zapytań przekierowałem do moich kolegów. Zrobiłem sobie pamiątkowe screenshoty. No i tak naprawdę odpoczywałem od tych wszystkich rozmów, ustaleń, wycen, ofert, umów i tego wszystkiego, co mnie dotychczas bardzo męczyło, ponieważ było w zbyt dużych ilościach. I pod tym względem to był dla mnie prawdziwy urlop. Ale tak naprawdę przerwa od nowych zleceń nie oznaczała dla mnie przerwy od pracy, ponieważ pracowałem tak naprawdę normalnie. Obsługiwałem stałych klientów, prowadziłem dla nich kampanie, strony internetowe. Zrealizowałem kilka projektów, na które umówiłem się jeszcze przed ogłoszeniem tej przerwy. Więcej czasu poświęciłem też na nagrywanie filmów. Nagrałem kilka filmów dla siebie, kilka filmów dla klientów. To jest coś, co zdecydowanie sprawia mi dużą frajdę i bardzo się cieszę, że mogłem poświęcić na to trochę więcej czasu. Aha, i tak się jeszcze złożyło, że w tym czasie mój kanał na YouTubie został wyróżniony przez agencję Widoczni w ich raporcie na temat najpopularniejszych kanałów z kategorii marketing i biznes. Wow! No i fajnie, ale co teraz i co dalej i jakie wnioski wyciągnąłem z tego eksperymentu? Po pierwsze, najchętniej chyba przedłużyłbym tą swoją przerwę od nowych zleceń na czas nieokreślony, jednak wiem, że to może bardzo konkretnie rozleniwić, dlatego postanowiłem, że oficjalnie wracam do gry. Jeżeli jesteś jedną z osób, które kontaktowały się ze mną w tym czasie to i Twój projekt jest nadal aktualny, to zapraszam Cię do odświeżenia tego kontaktu. Napisz do mnie na biuro@arturkosiński.pl. Po drugie, ten eksperyment nauczył mnie, że muszę sobie robić takie przerwy w przyszłości. I to niekoniecznie są przerwy od pracy, ale przerwy od nowych zleceń, nowych rozmów, ustaleń, wycen i tego wszystkiego. Także prawdopodobnie będę tego typu przerwy robił pod koniec każdego roku. No i Tobie też polecam to sprawdzić, bo rzeczywiście może to fajnie zresetować głowę i napędzić do dalszego działania. I po trzecie, mam nadzieję, że jak już znowu wsiadam do tego biznesowego, internetowego pendolino, to znajdę jeszcze czas i energię na to, żeby dalej tworzyć filmy, ponieważ tak jak już wspominałem, to jest coś, co bardzo mi się podoba i mam nadzieję, że będę się dalej w tym temacie rozwijał. No i to chyba wszystko, także dziękuję Ci za czas poświęcony na ten film, a jeżeli masz do mnie jakąś sprawę, to napisz na biuro@arturkosiński.pl, ponieważ już teraz oficjalnie wracam do gry.